najbliższym czasie, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy takie spotkania organizować. Pan Wojciech Kierwajty został już jakby zapowiedziany przez pana burmistrza. Bardzo proszę, Wojciechu. Myślę, że też nasze spotkania przełożą się na konkretne efekty wzrostowe, które mamy na tej banerze. Państwu dziękuję bardzo za zaproszenie. Widzę, że jakieś trudności sprzętowe, czyli mam chwilę. Myślę, że w bardzo dobrym momencie jesteśmy spotykamy, a to z tego powodu, że Państwo jesteście jakby w przededniu określania tego, w którą stronę Polski będą się rozwijały, czyli przed zdecydowaniem o tym, jaka będzie strategia rozwoju gminy. Ja też byłem samorządowcem, tu pan burmistrz Krajewa, jeszcze niedawno przedsiębiorca, dzisiaj samorządowiec. Pięknie się chwali, sukcesy same, gratuluję. Szybko się przekształyć jakby, natomiast chciałem powiedzieć o takich rzeczy, że Polski mają takie położenie, które powoduje, że są pomiędzy jakby Krajewem a Ełkiem. Tak, tu bliżej, tu trochę dalej, tutaj większy, mniejszy przemysł, ale swoją drogę tak naprawdę. To, co zawsze można powiedzieć w każdej gminie, i w każdej gminie to mówię, niezależnie czy mam znajomego wójta, czy też nie, to proszę Państwa, musicie dbać o przedsiębiorców, tych, którzy są. To jest podstawowa sprawa. Nie myśleć o tych, co przyjdą, nie stwarzać im warunków na początku. Myśleć o tych, którzy są. Od sklepikarza, który ma jednoosobową firmę, po przedsiębiorcę, który ma 100 czy 50 osób. Bo o nich trzeba dbać, to są potężne pieniądze do budżetu gminy. W tej chwili wszystkie gminy, które od 90 roku mamy samorząd w Polsce w nowym wydaniu, wszystkie gminy, które zaczęły funkcjonować w tej strukturze, przeszły już ten etap, może akurat nie o waszej gminie mówię, ale są takie miasta i takie gminy w Polsce, to na pewno chciały mieć stadion, basen, kilka innych rzeczy, tak? Takich, co to ludowi się podoba, ucieka jest, ale kosztuje w utrzymaniu. Tak naprawdę nikt wtedy nie zastanawiał się, jak budować tożsamość gminy pod względem jakby struktury dochodów dla budżetu. Bo to powinno być tak, że najpierw trzeba stworzyć podstawy finansowe funkcjonowania danej gminy, a potem dopiero z tej podstawy, z tych pieniędzy wypracowanych de facto coś zrobić. I strefa ekonomiczna, trochę takie déjà vu dzisiaj widzę. Strefa ekonomiczna to jest takie narzędzie, które powstało w 1996 roku w Polsce, a dla naszych miast założycieli Ełku, Suwałki, Gołdapi pozwoliło trochę konstruktywnie podejść do sprawy bezrobocia. Ja bardzo miło się słucha tych rzeczy, które opowiadają GOPS-y, CIS-y i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. Powiatowe urzędy pracy, których to dzisiaj jeszcze nie widzę. To wszystko, co oni robią, to jest, przepraszam za wyrażenie, ale trochę protezy. To jest pomaganie, a nie zastępowanie. Strefa ekonomiczna jest takim instrumentem i narzędziem, który pomaga wprost. Dlatego, że to jest stworzenie specjalnych warunków inwestowania po to, żeby stworzyć stałe miejsca pracy. Jedno i drugie ze sobą musi oczywiście współpracować i taka współpraca powinna być na najwyższych szczeblach kontynuowana, na szczeblu lokalnym również. Tym niemniej prawdziwa pomoc to nowe miejsca pracy, nie takie stażowe, które nigdy na stałe nie mają zatrudnienia i tak dalej. Z tym jest bardzo dużo, a przez to przechodzą ogromne pieniądze. Jeżeli nasze państwo nie zmieni systemu wspomagania w tym zakresie, to te pieniądze, o których ktoś tutaj dzisiaj mówił, że 4-5 milionów rocznie na, chyba pan burmistrz, na zwalczanie bezrobocia czy na pomoc społeczną, to są pieniądze de facto utrzymujące tylko, trochę przejedzone, trochę źle zainwestowane. Na początku trochę o strefie, a potem jeszcze kilka innych wypowiedzi, jeśli można. To jest 14 specjalnych stref ekonomicznych, prawie cała Polska jest w nimi już za, jeśli chodzi o lokalizację. Założona. To jest, może być to 20 tysięcy hektarów, w tej chwili jest to ponad 15 tysięcy hektarów.
powstało w tej chwili prawie 300 tysięcy miejsc pracy w Polsce z tytułu funkcjonowania stref, 80 parę miliardów inwestycji. Co to jest w ogóle strefa ekonomiczna? Strefa ekonomiczna to jest specjalnie wydzielony obszar, niezamieszkały, bez prawa do zamieszkania, bez budowania żadnych domów. Dzielnice przemysłowe znane z Niemiec, z Francji, oni mają tak zwane industrial parki. Rozwijają się w taki sposób, że gmina jest gmina, ma swoje miejsce zamieszkania, swoje usługi, swoje szkolnictwo i gdzieś na wyznaczonym terenie obok jest dzielnica przemysłowa, na której są stworzone specjalne warunki do rozwoju. W 1996 roku te trzy samorządy plus Skarb Państwa zdecydowały się zawiązać strefę ekonomiczną, dawała ku temu podstawę. Ustawa z 1994. Sytuacja, Państwo też byliście w województwie suwalskim. Dobrze mówię? Była taka. 44% bezrobocia w Kołodziejach, 30% bezrobocia w Ełku, 20% bezrobocia w Suwałkach. Mówię o miastach. Mamy 17 lat funkcjonowania. Jakie są efekty z powrotem? Gołdap zyskała najwięcej, bo po 44% stopy bezrobocia, liczone wtedy dla miasta i gminy, dzisiaj też dla miasta i gminy, tam jest 20%. W Ełku, licząc, porównując jakby, wtedy było 30% bezrobocia, dzisiaj w mieście Ełku, aczkolwiek nie tak łatwo to policzyć, jest 12% bezrobocia, co nie przeszkadza, żeby w powiecie ełckim było 24%. Teraz 7 nawet. Czy 27, tak? I w Suwałkach tam była stopa bezrobocia około 20%, dzisiaj mają około 13%. Wszyscy skorzystali, powstało ponad 6 tysięcy miejsc pracy. Gdzie jesteśmy, darujemy sobie, bo to nie na tym polega. Co przyciąga inwestorów do stref? Ulga podatkowa w podatku dochodowym. Polska została podzielona na regiony. Regiony otrzymały pewien procent intensywności pomocy. Ta cyferka 50% oznacza, jak mocno można pomagać inwestorowi, jak mocno można pomóc przedsiębiorcy. Jeśli ktoś jest mały albo średni, to ten procent wzrasta do 70 i 60%. Co to oznacza? Jeśli przychodzi inwestor, który ma zainwestować 10 milionów złotych, jest przedsiębiorcą powiedzmy średnim i zainwestuje w taki sposób, że kupi na terenie strefy grunt, wybuduje fabrykę, wstawi maszyny, zacznie produkować, zacznie przynosić przychody, to z tych 10 milionów wyłożonych pieniędzy, bo taki system najpierw trzeba wyłożyć, z tych 10 milionów on odzyska w podatku dochodowym 6 milionów. Co to znaczy? Każdego miesiąca, każdego roku wypełnia swój PIT, CIT związany, czy PIT odpowiednio z podatkiem dochodowym, nalicza podatek tak, jak był na normalnym rynku i te pieniądze zatrzymuje sobie. Firmy. Nie oddaje do urzędu skarbowego. Na tym polega całe klucz strefy i cała ta atrakcja, która jest tutaj, która może przyciągać. Nie tylko podatek dochodowy tutaj przyciąga. Jak nie stworzymy innych warunków, to nikt tutaj nie przyjdzie. Dla podatku dochodowego dzisiaj w Polsce de facto 19% różnie z tym. Może być tak, że nikt nie przyjdzie. Ale do nas przyszedł. Co trzeba zrobić? Trzeba stworzyć nową inwestycję, czyli powiedzmy